Jesteśmy przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Już się niebo nam zaczęło troszeczkę rozjaśniać i do naszego studio przyjechał już o samego rana, bardzo rano, pan poseł Kacper Płażyński, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Jeszcze przed kawą, więc mam nadzieję, że dam radę. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor. Radio o poranku, więc kawa musi zaraz być i zapewne będzie. Rozmawiamy dzisiaj o Układzie Gdańskim, rozmawiamy o tej tak zwanej Małej Sycylii. I na początek pytanie, panie pośle, jak to jest, że ten układ tak dobrze przez te 30 lat się trzyma, bo pan cały czas o tym głośno mówi i alarmuje. Nie wydaje mi się, żeby to było, szczerze powiedziawszy, coś nadzwyczajnego. W zasadzie jak popatrzymy na te wszystkie duże miasta w Polsce, których w czasie PRL-u istniały jakieś duże okręgi przemysłowe, miały duże znaczenie polityczne czy przemysłowe, to takie niedobre układy istnieją do dzisiaj. Ta korupcja rzeczywiście w dużej mierze tam kwitnie. Chociażby popatrzeć na kwestię Warszawy i afery reprywatyzacyjnej. No to przecież to są gigantyczne skandale, które rażą tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy zwykłych ludzi, zwykłych Polaków, to ich dotyka. A Gdańsk jako miasto, które było miastem, jest miastem portowym, gdzie powstawała rafineria, gdzie różne, przepraszam za wyrażenie, mętne typy do Gdańska przyjeżdżały, po prostu szukając wrażeń, po prostu swojej przestępczej drogi. Z drugiej strony esbecja tutaj wchytła w sposób niesamowity i raz, że z udziału właśnie na tą infrastrukturę, bliskość Kaliningradu, przesył ropy do Gdańska, a dwa z uwagi na Solidarność, więc to była mieszanka wybuchowa. I myślę, że po 1989 roku ta mieszanka tutaj w dużej mierze została i z tego względu jest gorzej niż gdzie indziej. O tej mieszance pan cały czas mówi, pan o tej mieszance cały czas nam przypomina z perspektywy Warszawy, Wrocławia, czy Białegostoku, czy Krakowa, którzy nas zapewne teraz słuchają, ale także inni przez internet, to ten Gdańsk zawsze o tym układzie najbardziej nam przypominał, ale ostatnie nawet informacje, pan wielokrotnie zwracał się, jeżeli chodzi o jakieś nadużycia w spółdzielni mieszkaniowej Morena, o której się teraz bardzo głośno robiło, ale te śledztwa były jakimś dziwnym trafem zazwyczaj umarzane, to co prawda. Tam się działo. I podobnie było przy spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko, to taka druga największa spółdzielnia mieszkaniowa w Gdańsku. W zasadzie te same sytuacje. Umarzane przez wiele lat śledztwa, albo wręcz odmowy wszczęcia śledztw, mimo mocnych dowodów. Dopiero po zaangażowaniu się osób publicznych, takich jak ja, posłów, radnych, ale też takiej silnej konsolidacji mieszkańców i walki w końcu o sprawiedliwość, o to, żeby po prostu też dbać o swój majątek, bo przecież spółdzielnie mieszkaniowe to majątek wszystkich ich członków. Dopiero po tym udało się interweniować u ministra Zbigniewa Ziobry, który... Czy dostał pan jakąś deklarację? Dostał pan jakąś obietnicę? W przypadku spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko nie chcę tutaj jakby przedstawiać siebie jako głównego sprawcę, bo to nie tak, ale rzeczywiście po takim właśnie silnym działaniu mieszkańców, po jakichś też moich pismach oficjalnych, po kilku miesiącach okazało się, że nie tylko prokuratura w przypadku spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko może zająć się panami z zarządu tej spółdzielni, ale po 2-3 miesiącach od wysłania przeze mnie pisma pan były prezes otrzymał zarzuty, a dzisiaj już od dobrych kilku miesięcy siedzi w areszcie. Jest ale przygotowany też jest, akt oskarżenia. A jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową... Ale jeszcze jest najnowsza informacja, tak, że Henryk Talaśka zrezygnował z kolei z funkcji wiceprezesa. To jest druga spółdzielnia. Spółdzielnia Morena, która rzeczywiście jest bardzo analogiczna. Tutaj też te śledztwa były umarzane, tak dalej. Natomiast rzeczywiście po też moim piśmie do pana ministra Zbigniewa Ziobry przejęła śledztwo prokuratura okręgowa, co się wydarzyło jakieś 2 miesiące temu. Akurat dostałem odpowiedź w tej sprawie w momencie, w którym dziennikarze Onetu, którzy reportaż na ten temat robili, byli u mnie w biurze poselskim. Więc to nie jest tak, że Ministerstwo Sprawiedliwości
ci nie czuwa i nie zauważa nieprawidłowości, ale rzeczywiście martwi to, że dopiero po takich interwencjach zauważa takie głośne, mocne sprawy. Widać, że to prokuratura, szczególnie na tych niższych poziomach, chociażby jak tutaj w przypadku prokuratury rejonowej Gdańsk-Brzeszcz i spółdzielni mieszkaniowej Morena, no delikatnie mówiąc, nie działa właściwie, bo ja widziałem, co tam było umarzane i dla mnie to jest sprawa skandaliczna, powinny zostać wyciągnięte służbowe konsekwencje. Jeden najbardziej taki znamienny przykład nadużyć, które tam się wydarzyły, na przykład w Morenie. No, sam byłem świadkiem tego 2 lata temu podczas walnego zgromadzenia, gdzie dokonywano wyboru spółdzielni wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni. Wyglądało to tak, że przyszło sobie 300 osób, z czego ponad 250 to byli pełnomocnicy wynajęci przez pana prezesa Talaśkę. Już byłego prezesa. Już wiemy, że to byli studenci, którym zapłacono po 150 zł, zebrani z całego Trójmiasta, głównie z Politechniki, którzy tak naprawdę nie wiedzieli, po co tam są, tylko wiedzieli, kiedy mają podnieść rękę i że dostaną za to 150 zł. Oprawa była niesamowita, bo właśnie chyba tak musiały wyglądać lata 90. ich początek, czyli wielkie karki z skórami, kietami wokół obstawiający wszystko, zabraniający filmować. Kiedy ja wtedy radny chciałem zgłosić fałszerstwo, bo już w trakcie samego zebrania okazało się, że część pełnomocnic była sfałszowana, bo nikt nie udzielał z tych rzekomych pełnomocników, członków spółdzielni pełnomocnic, nikt nie udzielał, to w zasadzie no, prawie, że z tej sceny to mnie zrzucono. Więc klimaty rzeczywiście iście spod ciemnej gwiazdy, no ale co się stało? Mimo, że na tym samym walnym zgromadzeniu zgłosiłem do zarządu spółdzielni, do ich stoliczka takiego, gdzie zasiadały władze, że doszło do fałszerstw i proszę o zgłoszenie tego faktu do policji, prokuratury i rozwiązani na ten czas zgromadzenia, bo nie wiemy po prostu, czy jest legalne, ile jest tak naprawdę tych fałszerstw. Oczywiście zostało to w pełni zignorowane, ale co się wydarzyło jakiś czas później? No patrzę na motywy umorzenia śledztwa, odmowy wszczęcia śledztwa przez jedną z pań prokuratur Gdańsk-Brzeszcz, prokuratury rejonowej. Na zawiadomienie jednego z mieszkańców, który uczestniczył w tym i też widział dokładnie to samo, co ja. W zasadzie zero, ani jednego zdania. A widziałem też zawiadomienie, no, w którym było to dokładnie mocno opisane. Ja też o tym mówiłem publicznie zaraz po tym zdarzeniu, więc nawet obecność radnego i jednak jakiejś osoby zaufania publicznego nie sprawiało, że prokuratura chciała się tym zająć. I to też zostało umorzone, rozumiem, w tamtym czasie. Odmowa wszczęcia, tak. Dopiero później sąd zdecydował o tym, aby prokuratura wróciła do tego śledztwa, a w tej chwili to śledztwo zostało już przekazane do prokuratury okręgowej. Sprawa, która bardzo mocno polaryzuje opinię publiczną. Natomiast wracając już do tego układu gdańskiego, tak, musimy sobie zdawać sprawę, że na przykład taka spółdzielnia mieszkaniowa Morena. Myślę, że przy uścisku pewnie było podobnie, ale no, mówi ciągle o tych służbach, że to się przenika. No ale spójrzmy, kogo właśnie pan Talaśka wybrał sobie tak naprawdę do Rady Nadzorczej przez tych ustawionych pełnomocników. Przewodniczący Rady Nadzorczej, no to jest były esbek, co jest stwierdzonym faktem publicznym. Jak ten człowiek się nazywa? Startował z list SLD. Przyznam, że nie pamiętam nazwiska, ale startował kiedyś z list SLD i przy czym się przyznał, że był funkcjonariuszem SB. Takich kwiatków, z tego co wiem, tam jest więcej. I sam pan Talaśka, no chodzą różne domysły. No, nie mam tego na papierze, ale może w końcu warto zwrócić się do IPN-u, czy żeby jakiś dziennikarz spytał go wprost, czy współpracował z tymi służbami, czy też tamtymi służbami. No, z tego co wiem, to raczej nie odpowie na pytanie, ale tak to się właśnie kręci. Ten świat sprzed 89 roku ma taki realny wpływ na dzisiaj, że tacy panowie z byłych służb rządzą dzisiaj w największej spółdzielni w Trójmieście. Majątek 140 milionów budżetu w ciągu roku, 40 hektarów terenów, ponad 20 tysięcy mieszkańców. Temat, który bardzo mocno polaryzuje opinię publiczną, a w nawiązaniu do tego, bo niedawno była rocznica 13 stycznia 2019 roku na targu węglowym w Gdańsku,
został zamordowany prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Do tej pory, 2 lata minęły, morderca, którego de facto wszyscy widzieliśmy w kamerach, którego widzieliśmy dokładnie w obrazie, Stefan W. do tej pory nie został osądzony, nie został skazany. To jest duży zarzut do rządu Prawa i Sprawiedliwości, do dzisiejszego wymiaru sprawiedliwości, że ta sprawa tak długo, mimo oczywistych dowodów, trwa. Co się dzieje, panie pośle? Ja rozumiem tutaj emocje i pewne poczucie krzywdy, szczególnie rodziny, bo to śledztwo rzeczywiście nie powinno tyle trwać. Tak, sprawa wydawałaby się oczywista, ale z drugiej strony na obronę prokuratury, no to ona ma tutaj związane ręce. Z tego względu, że przy takich sprawach, gdzie kwestionowana, analizowana jest poczytalność sprawcy, gdzie mamy tutaj poważne wątpliwości, jeżeli biegli dają pierwszą opinię, która jest niejednoznaczna, drugą opinię, która jest niejednoznaczna, to prokuratura musi wystąpić o trzecią opinię, żeby jednoznacznie dowiedzieć się w końcu, czy biegli psychiatrzy uznają, że sprawca był, czy sprawca był poczytalny, czy nie. Od tego zależy, jak będzie skonstruowany akt oskarżenia, czy on w ogóle zostanie wniesiony, no bo jeżeli sprawca przez biegłych psychiatrów zostanie uznany niepoczytalnym, po prostu chorym psychicznie człowiekiem, no to takich ludzi w Polsce się nie wsadza do więzienia, no to już obojętnie powinniśmy czego wiedzieć, by nie zrobili. Powinniśmy znać, tak, prawda? I tutaj też apeluję do Ministerstwa Sprawiedliwości w tym przypadku, ale to też nie jest kwestia no, rządu tylko Prawa i Sprawiedliwości. Tak naprawdę to powinna zrobić któraś z ekip od 20 lat rządzących Polską albo od 25 o reformę wymiaru sprawiedliwości w kontekście kwestii biegłych sądowych. To nie może być tak, że czeka się na opinię biegłych sądowych pół roku albo i więcej. Wiemy także, jeżeli wspominamy postać Pawła Adamowicza, to nie sposób nie przypomnieć o jego nieruchomościach i o tym, jak zamożnym człowiekiem był. Wiemy, że tutaj były także różnego rodzaju śledztwa i w stosunku do małżonki, i w stosunku też do już nieżyjącego prezydenta Gdańska. Jak dzisiaj ta sprawa wygląda, jeżeli chodzi właśnie o postępowania w stosunku do małżonki i ta sprawa majątku? Nie mam dostępu do akt, więc mam nadzieję, że prokuratura po prostu robi swoją tutaj robotę. Zdaje się, że odpowiedzialna jest za to prokuratura w Katowicach, ale mogę się mylić. Wiemy, że pani Magdalena Adamowicz otrzymała kilka zarzutów, między innymi poświadczenia nieprawdy i ukrywanie majątku. Podobnie jej matka poświadczenia nieprawdy. No czekamy na rezultaty tych śledztw. Ja trochę to śledziłem, szczególnie w kampanii wyborczej w 2018 roku, jak te sprawy wyglądają i rzeczywiście no, mojej ocenie to, co mówiła wtedy pani Magdalena Adamowicz, to była kompromitacja. Wszyscy pamiętamy te opowieści o walizce przywiezionej przez dziadków, walizce pieniędzy przywiezionej przez dziadków z robót przymusowych z Niemiec. No takie rzeczy raczej się w Polsce w tamtym czasie czy nigdy nie zdarzały, więc trudno dać takim wyjaśnieniom wiarę. No i jeszcze na koniec osoba, która bardzo mocno z Gdańskiem jest związana. Mówię tutaj o postaci Ryszarda Krause, który w ostatnim czasie także z Romanem Giertychem byli w jednym czasie byli zatrzymani. Jak pan patrzy na Ryszarda Krause właśnie w kontekście tego układu gdańskiego, czy już jego rola osłabła trochę, czy jednak dalej Ryszard Krause to jest tutaj osoba, która mocno to cementuje i spaja? Przyznam szczerze, że nie wiem. Ja jakoś w Gdańsku przez te kilka lat mojej takiej mocnej, aktywnej działalności w zasadzie z nazwiskiem Krause chyba nigdy się nie spotkałem, jeżeli chodzi o jakieś sprawunki w mieście czy cokolwiek. No w żadnym, poza tym, że wiadomo, że pan Krause mieszka w Gdyni i jest fanem sportu, chyba w dalszym ciągu zakładam, to ani nie pojawiał się nigdzie przy okazji imprez miejskich, ani też nie spotykałem go w trakcie innych kampanii, więc chyba bardzo mocno się wyciszył. Nie wiem, na czym jego rola dzisiaj polega, ale ani widzę, ani słychał, szczerze mówiąc, więc trudno mi do tego odnieść. I ostatnie pytanie do pana posła Kacpra Płażyńskiego, który jest naszym gościem. Jak pan ocenia politykę historyczną ratusza gdańskiego dziś?
No i już o tym rozmawialiśmy tyle razy, że pewnie książkę można by napisać. No fatalnie, fatalnie i jeszcze raz fatalnie jest to polityka, która polega na relatywizacji historii, na wybielaniu tego, czym było wolne miasto Gdańsk. To jest polityka, w której rzeczywiście bardziej stawia się na akcenty niemieckie w Gdańsku niż na te akcenty polskie. A przecież historia Gdańska jest taka, że przez większość swojego istnienia było to królewskie miasto portowe pod zwierzchnictwem czy należące do terytorium Rzeczypospolitej. To jest okres grzewczy, wiemy o prywatyzacji Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Będziemy rozmawiać po godzinie 8, ale czy to jest temat, który jest jeszcze do cofnięcia, jak pan sądzi? Czy by była możliwość na przykład odkupienia, bo takie zakusy się pojawiały, żeby polskie... Wszystko jest kwestią ceny, pani redaktor. Wiemy, że PGE proponowało miliard złotych, zdaje się, za wykup naszej elektrociepłowni, naszej firmy, w której Gdańsk ma 20% udziałów niecałe. Niemiecka strona, czyli większościowy właściciel się nie zgodziła. No chyba... pytanie o cenę. Pytanie, kiedy się to opłaca, kiedy nie. Rzeczywiście fatalnym rozwiązaniem jest, kiedy infrastruktura krytyczna, która w dodatku zapewnia monopol na coś, szczególnie tak wrażliwe usługi jak dostarczanie ciepła, trafia w ręce prywatne, a co gorsza jeszcze za granicę. To jest sytuacja fatalna. Tak, to jest sytuacja fatalna. Po prostu o cenę. A teraz może pytanie o to, żeby wprowadzić przepisy ustawy, które zakazują sprzedaży prywatyzacji strategicznych spółek Skarbu Państwa, panie pośle. Albo samorządowych spółek. To już inicjatywa ustawodawcza. To prawda. I to dotyczy różnych branż. Co prawda jest ustawa, która określa infrastrukturę krytyczną, że ona jest objęta szczególnymi wymaganiami. Nie pamiętam, z którego roku jest to ustawa. Być może ona weszła już, na pewno weszła po sprzedaży GPC-u, ale ona określa infrastrukturę krytyczną i że tam są potrzebne szczególne zezwolenia na to, żeby móc to sprzedać rzeczywiście w obce ręce. Natomiast rzeczywiście jest to szerszy problem, szersze zagadnienie, chociażby też na przykład o naszą zbrojeniówkę. Jeżeli teraz myślimy o tym, żeby realizować kontrakty, chociażby z remontową shipbuilding, czyli największą stocznią nad Morzem Bałtyckim, polską stocznią, ale prywatną stocznią, która już realizowała różne kontrakty wojskowe, chociażby na niszczyciele min ostatnio, ale wydaje się, że jeżeli mamy pogłębiać tą współpracę, to też przydałaby się taka ustawa chociażby na wzór nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale francuski, włoski, gdzie są przewidziane takie przepisy, czy też takie stworzony akcjonariat tych spółek, że mimo to, że państwo teoretycznie nie ma tam większościowego kapitału, albo w Stanach w ogóle nie ma tam swojego teoretycznie kapitału, to wszelkie sprzedaże na przykład takiej technologii, wyrobów za granicę wymaga tak naprawdę zgody państwa. No i trzeba właśnie tak coś takiego może by się popatrzeć na rzeczywiście przydało. Obronę naszych interesów w kontekście takiej strategicznym, krytycznej infrastruktury, ale też naszej myśli zbrojeniowej, naszego potencjału obronnego, gospodarczego, bo mimo wszystko mamy tu dużo do powiedzenia. Polska się pięknie rozwija. Chociażby, nie wiem, czy słuchacze zdają sobie sprawę, jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o produkcję dronów, małych dronów, a mamy też najwięcej licencjonowanych pilotów małych dronów w całej Unii Europejskiej sumując. Więc są takie płaszczyzny, gdzie możemy się rozwijać i gdzie i myślę, że warto stawiać i wspierać. Musimy się chwalić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Godzina 7:49. Za kilka chwil połączymy się z wiceministrem Sprawiedliwości, panem Marcinem Warchołem, który nam opowie o sytuacji Polaka z Wielkiej Brytanii, ale także zapytamy go o różne sprawy, może z Gdańskiem związane. Jeszcze raz dziękuję. Obiegłych sądowych. Obiegłych sądowych się zapytamy, tak.